Arkadiusz Sima, początek dla ciebie tego sezonu nie był taki kolorowy, ale teraz wracasz i Sokół kończy rundę jesienną jako wicelider. No, można tak powiedzieć. Pierwszy mecz zagrałem, później kontuzja. No i trzeba walczyć, żeby wywalczyć miejsce w składzie. I udało się i jakoś tam bronię. I my do przodu gramy i wygrywamy. Powiedz, co musi zrobić z perspektywy bramkarza, czy z perspektywy zawodnika, który jest na boisku Sokół w tej rundzie wiosennej, żeby przegonić lidera? Ojajku, ciężkie pytanie. No, na pewno nie zmieniać nic z tyłu. Może coś poprawić z przodu, ale z tyłu nic nie zmieniać, bo widać, że mamy 8 bramek straconych, chyba to jest dobry rezultat nasz. Atmosfera w szatni musi być bardzo dobra. No, powiedz mi właśnie, jak zmobilizujecie się, tak, żeby ta wiosna była odrobinę lepsza od tej jesieni? Trzeba grać, no zobaczymy, atmosfera jest bardzo dobra, no, te wyniki robią atmosferę i jak będą wyniki, to będzie atmosfera i będą wyniki. No. Także jeszcze musimy powtórzyć o tej atmosferze, która jest na trybunach, tak? Jesteśmy na nowym obiekcie, jest więcej kibiców, tak? Już to nie jest to samo, co było na Rudzie Bugaj. Czy to Wam pomaga? No, oczywiście, no, jak jest więcej ludzi, im więcej ludzi, tym lepiej się gra i no, jest dla kogo grać, może nie są to wielkie tłumy, może jak będzie cieplej, to będzie więcej, no ale cieszymy się, że przenieśliśmy się z Rudy Bugaj tutaj na ten obiekt.